Cześć, witam. Jesteśmy już 2 tygodnie po powrocie z Alaski. Trzeba było trochę wrócić, powiedzmy, do rzeczywistości. Ale dzisiaj plany na dzień są takie, że znowu trochę popodróżujemy, chociaż już zdecydowanie bliżej. Ruszam nad jezioro w Morzy... nad jezioro w Moryniu. Jezioro Morzycko, tak. No i dobra, i pytanie... Ponton Kolibri. Rok czasu i 2 miesiące. Nie wyciągany z garażu, więc zaraz zobaczymy, w jakim jest stanie. Sam jestem ciekaw. Jest. Oto i on. Tu jest jeszcze deska. No, także rok czasu nie był pompowany, do popowywany, nic, ale się kurczę trzymał. Utrzymał się. Pokaż go tutaj, zdejmij dechę. Deskę dzieje w plaszki, patrz. Co my tu mamy? Nie no, elegancko, wygląda dobrze. Dobra, trzeba teraz ten. Trzeba odjechać samochodem. Dobra, odjeżdżamy, robimy miejsce. Co tam piszesz? A tak, z pół metra może. Mamy to. To zamknięte. Nie zahaczy. No, jest, dobra, minimalnie. Okej, ale poszło. Dobra, mała zmiana planów. Jeszcze bierzemy dodatkowo deskę tego Mistrala. W sumie była z miesiąc temu sklejana gdzieś, tak. Także jeszcze nie przeszło testu szczelności. Chociaż... No, tu ją pasem, czekaj. No dobra, to zestaw gotowy do podróży. Dobra, jesteśmy, jezioro Morzycko w Moryniu. To takie stałe miejsce, gdzie zawsze wodujemy. Jest tutaj wybetonowany slip. No ale nie będziemy się bawić w slipowanie, tylko po prostu wiadomo, ponton ściągamy już. Tutaj dużo nie trzeba będzie dobić. Wiem, prawda. No dobra, to ponton przygotowany. Teraz go dajemy na wodę, zaczepiam dechę i płynę. Nareszcie na wodzie. Dobra, jakoś zrobiłem, wziąłem deskę na krótki hol. Także pierwsze metry w porządku. No, trochę mi to będzie ciężko jednocześnie kamerować i wszystko, bo jestem póki co sam. Diana gdzieś ma dopiero przyjechać za jakieś godzinę, dwie. W sumie jezioro znane z poprzednich filmów tutaj, o kolibry, które robiłem. No, ale to już było dość dawno, jeden chyba sprzed roku, drugi sprzed 2 lat. Więc także tak, jezioro Morzycko, zachodniopomorskie, blisko granicy niemieckiej. Jezioro piękne, duże i głębokie. Bardzo. W 10 najgłębszych jezior w Polsce chyba, nie wiem, już teraz 8 czy 9 miejsce, a może... No i świetne miejsce, niedaleko mojego miejsca zamieszkania, jakieś 10 km, także... Często tutaj przyjeżdżamy. Znaczy w ogóle to szczęście mamy mieszkać w takiej okolicy, gdzie w zasadzie w promieniu 20 km mamy co najmniej 5-6 jezior, także... No. Okej, okay, jestem w spokojniejszym miejscu. Mam nadzieję, że wiatr nie przeszkadza, co ich słychać. To tak przypomnienie budowy tego pontonu, czyli Kolibri KM330D z aluminiową podłogą. Fajnie, to jest bezpieczny. Stoję teraz. Będę generalnie przez to też zdecydowanie bardziej pontony lubił. Są zdecydowanie bardziej stabilne niż jakaś łódź czy tam coś. No, jak tutaj. Akurat, o, niby na 3 osoby, ale powiedzmy 2 osoby wygodniej w miarę. 3. też, ale jak jakieś bagaże jeszcze, ten też gorzej.
rok temu, czy tam dwa lata temu, nie pamiętam, w tej chwili mówiłem o tych dulkach. No to tu się akurat nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło, przekonałem ten kilometr, może też tutaj właśnie ten element tak wychodzi. Ale okej, okay, jak ma. To jest strefa ciszy. Ktoś sobie motorową zaczął pływać w strefie ciszy. Ciekawe. No dobra, zagadka z tym pływaniem na silniku. Zagadka z tym pływaniem na silniku wyjaśniona. Dziewczyny trenują wieślarki. Dobra, wymieniłem baterię teraz. Już akumulator w aparacie skończył. Ale teraz super cisza. Jak to się potrafi zmieniać. Generalnie mocno wiecznie. A teraz praktycznie w tym miejscu flauta, więc już mnie nic nie spiecha. Będzie trzeba trochę powiosłować zaraz. A do plaży jeszcze z kilometr. Tutaj wypożyczalnia sprzętu pływającego w Maryniu. Okej, okay, przypłynąłem do Marynia na plażę. Tak jak przypuszczałem, tutaj gdy nie ma 30 stopni i wyżej, to ludzi jest mało, więc tym lepiej dla mnie. Nie ma tłoków. A po obiedzie sandacz. Sandacz w sosie ogórkowym, słony generalnie. I co to, żurek jeszcze, znaczy w sumie barsz biały zwany żurkiem. No i tutaj jeszcze dołączyła Diana już do całej zabawy. Witamy. Teraz rozpoczyna sezon dzisiaj? Sezon, a dokładnie już mówiąc sezon z deską SUP. Z deską. Jest połowa sezonu, a ja zaczynam sezon, trochę dziwnie. Sklejona. No, trochę dziwnie w tym roku, jak z jakimś opóźnieniem, poślizgiem dość mocnym, ale no, były inne rzeczy po drodze, w tym urlop. Alaska i niedźwiedzie. Alaska i niedźwiedzie wygrały, deska musiała poczekać na swój czas i przyjąć, wchłonąć klej. A za tydzień prawdopodobnie też w drogę, na żagiel w drogę? No, jak wszystko dobrze pójdzie, jak ktoś nas zechce do załogi, albo nam zechce wyczarterować jacht, to nie jest takie proste na weekend. No utopi, proszę na razie się uspokoić. Potem mi się rozeszło, ale po pobieganiu następnego dnia mam taki kolonie. Uwaga dzieci, uśmiechamy się do pana na pontonie, który właśnie cyka nam fotkę. Machamy! Tutaj po drugiej stronie ośrodka w Zatoce mamy skateboard. Jak to się mówi? Skateboard? Wakeboard. Wakeboard, właśnie. No. Wakeboard. Co mój kurczę. Jest to dwoje wszystko. Wszystko dwoje. No i tak się w Maryniu nad jeziorem odpoczywa. I robi film o Kalibri. Także dziękujemy. Pa. Gdyby już nie było oficjalnego zakończenia. Dobra, to sorry, mieliśmy kończyć nagrania dzisiaj, ale jeszcze tutaj zamiana. Dobra, to teraz jeszcze nagrania z niższej perspektywy. To teraz moje legowisko jest. Siedzę na dnie. O, odrobinę się nam rozpadało, więc w samą porę do brzegu. Jeszcze nie kończymy nagrania. Nie, kawę może z mleciem. Nie, bo ja... Kawę i herbatę. Herbatę jakby czarną z cytryną. Dobrze. Kawkę dużą, tak. Dużą kawkę z mleciem. W końcu się udało płetwę, wkręcić. dawaj. Elegancko. No rok czasu przerwy, to musisz sobie przypomnieć jak to się robiło. Jak tam się pływa po Morzycku? Super. Pogoda jest fajna, tak nie jest nudno, bo jest taki wiatr, więc też jak się płynie pod wiatr, to trzeba trochę dać siebie więcej energii. Się troszkę rozwiało. Wracamy tam, gdzie byliśmy osłonięci. Bo cię ledwo pod wiatr płyniemy. Mieliśmy w kierunku Slipu płynąć, ale
zrezygnowaliśmy. Tak, tak tam dodawało przy wyjściu za ten półwysep. Dobra, i jednak wróciliśmy do tej zatoki. Te podmuchy wiatru najgorsze ustały, więc jesteśmy w zasadzie pod slipem, ale jeszcze pływamy dalej, bo jeszcze wczesna godzina. Sunie, szczała. Dobra, było już jedno zakończenie tego dzisiejszego vloga, ale tym razem już naprawdę kończymy to pływanie. Wyciągamy się akurat jednak nie na tym slipie, gdzie początkowo, tylko tutaj w takiej zatoce, na początku jeziora od strony Gondna. Dobra, przyjechał Marian po ponton. Więc jeszcze jedno wejście się okazało, że pływałem cały czas. Otwarty, także nabrałem trochę wody. No i dobrze, no, jest jakaś przygoda, nie? To jest taka membrana, nie? Z tej strony, że ona tak raczej nie wpuszcza mocno tej wody, nie? A jak ja ją podważę... Znaczy, ja zapomniałem sprawdzić. No właśnie! Dobra. Czekaj. No, teraz do góry. O. Okej, ja wezmę jeszcze do ciebie, nie? Tak w miarę ja ją wypukałam. Tak, chodzi mi o to, żeby nie było piachu, żeby nie tarło jedno o drugie, nie? A to obaj jak już się odpisze. Będziemy jechać to. Dobra, kończymy.